Szczęść Boże Państwu, szczęść Boże Ojcze. Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie, pozdrawiam z Budapesztu. W kolejnym odcinku Boże Narodzenie na świecie witam ojca Andrzeja Kosteckiego, przełożonego Dominikanów na Węgrzech i asystenta telewizji EWTN na Węgrzech. Ojcze, Polska i Węgry znane są z tego, że przyjaźnią się od wieków. Czy widać to także w tradycjach bożonarodzeniowych? Co jest podobnego do polskich zwyczajów, a co zupełnie różnego? To zgodnie z przysłowiem Polak-Węgier dwa bratanki, można powiedzieć, że wiele rzeczy powinno być takich wspólnych, które nas łączą, ale od razu chcę powiedzieć Państwu, że Boże Narodzenie jest zupełnie inne na Węgrzech niż w Polsce z kilku względów. Po pierwsze, nie mamy opłatka, więc to już jest pierwsza zdecydowana różnica. Z drugiej strony warto też pamiętać, że my jako Węgrzy, czy jako społeczeństwo, nie jesteśmy tak bardzo katoliccy jak w Polsce, tak bardzo katolicy. Jest nas powiedzmy około 40%, jest sporo protestantów i sporo ludzi niewierzących, więc nasze przygotowanie i przeżywanie świąt jest troszeczkę inne z tego względu, że jakby to jest, jako społeczeństwo jesteśmy też nasiągnięci kulturą, popkulturą, która jest bardzo mocno obecna w mediach, w rzeczywistości, w której żyjemy. Idziemy do sklepu, we wrześniu stoją choinki w sklepach i można prezenty zamawiać na Boże Narodzenie pod choinkę. Więc jako społeczeństwo w mniejszości, społeczeństwo katolickie, to nasze przeżywanie Bożego Narodzenia też jest troszeczkę inne, ale myślę, że też bardzo pobożne jak w Polsce. Zaciekawił mnie ojciec tą różnorodnością wyzwań. Jak wobec tego świętuje się w rodzinach, gdy małżonkowie są przedstawicielami dwóch różnych wyznań chrześcijańskich? Myślę, sam fakt, że jesteśmy jako chrześcijanie i świętujemy Narodzenie Chrystusa, to myślę, że nam bardzo pomaga. To jednak to, czy zostaliśmy ochrzczeni w kościele katolickim, czy w kościele protestanckim, to jest jakby forma tego, w co wierzymy. Natomiast te wydarzenia, które związane są, można powiedzieć, ogólnie z wydarzeniami zbawczymi, jak narodzenie Pana Jezusa, jest tak samo ważne i świętowane i w jednym, i w drugim kościele, i wspólnocie. Myślę, że jak w ogóle patrzymy na zwyczaje Bożego Narodzenia i na świętowanie, to tutaj ma duży wpływ na te zwyczaje ta tradycja ludowa, która jest nawet, można powiedzieć, przedprotestancka, czy nawet ze względu na zmianę wyznania, ona jakoś mocno w ludziach była, więc dużo z takich treści, które można powiedzieć dotyczą funkcjonowania człowieka, jego przyszłości, tego, żeby był szczęśliwy, bogaty. Więc dużo takich bardziej elementów ludowych. Z drugiej strony muszę też powiedzieć, to może trochę tak smutno zabrzmi, ale komunizm i ten system totalitarny bardzo mocno też oddziaływał na ludzi i na pewne tradycje świętowania. Przez wiele lat nie można było używać nazwy Bożego Narodzenia, tylko mówiło się o święcie choinki, nie mówiło się o świętym Mikołaju, tylko mówiło się o Dziadku Mrozie i tak dalej. I to bardzo jakoś mocno weszło w średnie, w młode pokolenie. Więc dopiero po zmianie systemu na początku lat 90. Kościół jakoś zaczął poprzez głoszenie Ewangelii, poprzez bycie z ludźmi w takim czasie świąt i świętowania, to dopiero jakby wracamy do naszych korzeni. W Polsce na przykład pamiętam jeszcze ze swojej rodziny i potem z moich początków życia w klasztorze u Dominikanów w Poznaniu czy w Krakowie, że na przykład bardzo ważnym wymiarem była Wigilia, msza, liturgia, na przykład pasterki, czy tam potem Świąt Bożego Narodzenia. Tutaj jest jakby troszeczkę mniej tego i nie ma to takiej rangi, powiedziałbym, na przykład to, żeby pójść w nocy na pasterkę, na mszę i się pomodlić i świętować.
w ten sposób narodzenie Pana Jezusa. Raczej A wszyscy czy są w odkładają ogóle ten. pasterki? Są, oczywiście są, tylko tutaj muszę jakby zaznaczyć dwie rzeczy. Pierwsza, że my jako Węgrzy jesteśmy dość wygodni, więc dla niektórych godzina 12 o północy to jest bardzo późno, więc jakby żeby pójść na rękę, to od wielu lat odprawia się wczesne pasterki, więc ja właśnie śmiałem się, że jak przyjechałem na Węgry i co chwilę ktoś dzwonił i pytał pastorze, o której będzie msza o północy, to byłem strasznie zaskoczony, no jak msza o północy jest o północy. Dopiero jeden z ojców wyjaśnił mi, że no to nie do końca jest prawdą, dlatego że właśnie, żeby ułatwić ludziom dotarcie na taką mszę, jest sporo ludzi starszych, którzy przychodzą, więc dla nich to byłoby za późno, więc niektóre parafie organizują te pasterki trochę wcześniej. Z drugiej strony też chciałbym zaznaczyć, że nas jako księży w tej wspólnocie katolickiej jest nas dość mało, więc ksiądz, proboszcz, który ma do obsłużenia, tak brutalnie mówiąc, kilka wspólnot, kilka kościołów, no nie byłby w stanie być tam, a każda wspólnota chciałaby się pomodlić, nawet jeśli to jest tylko mała grupa ludzi, więc często taki ksiądz proboszcz zaczyna pierwszą pasterkę o 8, później o 10 i jeszcze w trzecim miejscu o godzinie 12, także taki mały maraton pasterkowy. Natomiast wracając do tego pytania, tak, proszę. Tak, nie tak, tak, chciałem słucham, słucham, proszę. Wracając do tego pytania, to właśnie jak godzić to, że niektórzy są katolicy, a niektórzy na przykład protestanci, to szuka się takich wspólnych rozwiązań, które by nas na przykład łączyły. Msza święta no, zawsze jest takim pytaniem problematycznym, nie zawsze ekumenicznym, ale na przykład no bardzo właśnie fajną to moje tradycją. Pytanie brzmiało, gdzie idą właśnie na msze święte lub na nabożeństwo. Słucham tak, z uwagą. Protestanci mają swoje oczywiście nabożeństwa, liturgię, także mają w niektórych wspólnotach Boże Narodzenie 25 jest tak zwana wieczerza pańska, czyli coś na znak, na wzór naszej mszy świętej. Natomiast są inne rzeczy, które próbuje się na przykład łączyć. Bardzo, bardzo modne na Węgrzech 24 grudnia w wspólnotach kościelnych, katolickich, ale nie tylko, to są jasełka. Jasełka, w które zaangażowane są dzieci, młodzież, a nieraz osoby dorosłe. Ja pamiętam, że jak przyjechałem na Węgry, to pierwsze moje święta i zajmowałem się wtedy grupą studentów, którzy postanowili wystawić takie jasełka, które były sztuką Dickensa, opowieść wigilijna i oczywiście mnie zaangażowano do tego, więc biegałem w takich krótkich gaciach i z szelkami na koszulce w zimnym kościele, grając w takiej sztuce. I to też jest takie jakby pokazanie, że możemy wspólnie przeżywać i świętować Boże Narodzenie. Ciekawią mnie też kwestie kulinarne. Węgry kojarzą nam się z kuchnią dość ostrą. Czy rzeczywiście tak wyglądają, tak smakują bożonarodzeniowe potrawy? No nie do końca w ogóle, tak żeby wyprowadzić niektórych państwa z takiej, może niepewności, ale z nieporozumienia. Kuchnia węgierska jest ostra oczywiście, bo są ostre przyprawy, ale tak naprawdę to ta kuchnia zależy od każdej gospodyni. Każda gospodyni jest królową swojej kuchni, więc kuchnia jest taka, jaką ona proponuje. Natomiast fajną rzeczą jest, jak ja opowiadam nieraz o Bożym Narodzeniu w Polsce, w moim dzieciństwie, no to wszyscy, to Węgrzy są w ogóle zaszokowani tym, że jak można 12 potraw? Przecież to znaczy, że z tej kuchni nie wychodzi się przez 2 tygodnie, chyba żeby przygotować się na świętowanie. Więc kuchnia, ja bym powiedział, węgierska jest w ogóle skromniejsza, a tym bardziej kolacja wigilijna jest też skromna. Ciekawe, że mimo, że na Węgrzech od wielu, wielu lat nie ma postu mięsnego w ogóle na przykład w piątki, ale w wielu domach, w wielu rodzinach jakoś pamięta się o tym poście wigilijnym. I może
Jako Wigilia sama nie ma takiej rangi, powiedzmy jak w Polsce, że spotyka się cała rodzina, ludzie się zjeżdżają z całego świata po to, żeby siąść przy wspólnym stole i połamać się opłatkiem. Ta kolacja jest też ma taki wymiar bardziej wąski, rodzinny i tak jak mówię, skromniejsza. Na pewno obowiązkowo musi być ryba. Nie ma mięsa, więc jest ryba i oczywiście słynne węgierskie cholasli, czyli zupa rybna pod różnymi postaciami, różnymi smakami, więc to musi być u nas w klasztorze, nawet jeśli mamy wspólnotę międzynarodową, to oczywiście ryba, zupa rybna musi być. Kolejną rzeczą, taką bardzo ważną na stole, to jest nadziewana kapusta, czyli ja bym powiedział, że to są nasze gołąbki, więc nie ma Bożego Narodzenia, nie ma Wigilii bez tej kapusty. I oczywiście jako dodatek, jako deser, to są takie zawijane, nie wiem jak chyba nazwać, makowce. Makowce albo takie ciasto zawijane z orzechami. To jest obowiązek na każdym stole. Więcej. Nawet gospodynie robią tego więcej, żeby się nawzajem obdarowywać. Jak się idzie w gości w pierwszy albo w drugi dzień świąt, to właśnie najczęściej takim prezentem, który się daje, to jest bejgli albo orzechowe, albo taki makowiec do jedzenia. Więc nie ma świąt bez makowca na Węgrzech. To jest taka po zupie gulaszowej i zupie rybnej chyba kolejne danie narodowe węgierskie. Dziękuję ojcu bardzo. Przypomnę, moim rozmówcą był ojciec Andrzej Kostecki, przełożony Dominikanów na Węgrzech i asystent telewizji EWTN na Węgrzech. Bardzo dziękuję za rozmowę, za możliwość rozmowy, podzielenia się tym, co dzieje się u nas tutaj na Węgrzech. I oczywiście zapraszam przy każdej najbliższej okazji do odwiedzania Węgier, spotykania ludzi, korzystania z tego pięknego miejsca i kraju, jakim jesteśmy. Dziękuję Dziękuję raz bardzo. jeszcze ojcze, dziękuję państwu. Szczęść Boże. Szczęść Boże.